Nalewka z muchomora czerwonego nie nadaje się do picia, ale sprawia cuda. Nadeszła jesień i grzybiarze złapali za koszyki i udali się prawie biegiem do lasu. Czasem jednak znajdujemy w lesie tylko niechciane grzyby. Nalewka z czerwonego muchomora. Oto przepis. By przygotować nalewkę potrzebujemy zebranych czerwonych muchomorów i troszkę sprytusu. Świeże muchomory czyścimy, myjemy, w moim przypadku ściągam skórkę i wrzucamy to wszystko do słoika, aby zajęło około połowy naczynia. Im więcej skórek, tym mocniejsze lekarstwo. Naczynie zalewamy spirytusem, całość odstawiamy w bezpieczne miejsce na około miesiąc. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za ten przepis. Jeśli go zrobisz, robisz go na własną odpowiedzialność. Robię go tylko po to, abyś ty nie musiał tego robić. Amanita muscaria to nalewka z muchomora czerwonego, która ma wspaniałe działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Można ją oczywiście stosować jedynie na zewnątrz, ponieważ muchomory są silnie trujące i wypicie takiego wywaru, naparu mogłoby się skończyć odejściem do krainy wieszczych łowów, czyli śmiercią. Jeżeli w naszym domu są małe dzieci, to powinniśmy postawić ją w bezpiecznym miejscu, nie w lodówce, a na jednej z najwyższych półek i odpowiednio podpisać, by nikt się nie pomylił. Mimo to warto stosować ten dar natury, który został dla nas przygotowany.